Warto jest zasugerować, zasiać jakiś pomysł na to, czym się można interesować, co można robić, że być może ktoś, kto jeszcze nie wiedział, że jest zainteresowany komiksem, dzisiaj się o tym przekona i to kiedyś zaowocuje. To jest komiks, który jest w pewnym sensie inscenizacją Władcy Pierścieni, jednak w świecie, gdzie oko Saurona to jest oko McDonalda, żelazka, które też rysowaliśmy, a cel naszego pana ołówka i pana noża to jest McDonald przeznaczenia. Robimy warsztaty o tematyce ilustracyjno-komiksowej, bardziej komiksowej. Nie chodzi nam o to, żeby stworzyć dzisiaj kompletne dzieła, bo ramy czasowe na to nie zawsze pozwalają. Natomiast chciałbym tutaj naszych dzisiejszych gości nauczyć nieco swobodniejszego myślenia o konstruowaniu narracji, komiksu, czy w ogóle historii. O czym będzie twój komiks? O kruku i o gołębie. Co ten kruk i gołąb będą robić? Będą walczyć o chleb. O zgniłym pomidorze, który chcę wyciąć małym pomidorką wszystkie nasionka. Wytnie? Nie, super ogórek uratuje je wszystkie. Będzie o Halince, którą zabił jej mąż. Teraz będzie śledztwo, żeby udowodnić to, że zabiło jej mąż. O piekarni, w której pracuje tost i tą piekarnię zaatakują gołębie.